No hello, słuchajcie, pod tym odcinkiem możecie już zostawiać propozycje swoich modów. Oczywiście ten najbardziej zalajkowany przejdzie dalej. Co do Ether moda dwójki, to tak okazał się być mniejszy niż się spodziewałem. Także ja bym proponował Twilight Forest, ale to już od was zależy. Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia, Jacek Rozenek. Bywaj. Słuchajcie, troszeczkę się zawiodłem na Ether modzie. Dotarłem, udało mi się dotrzeć do domu, gdzieś tam sprawdziłem sobie, jakie miałem kordy. Na poprzednich odcinkach udało mi się dotrzeć do domu. Dobra, przeteleportuję się i pokażę wam, o co mi chodzi. Generalnie nic więcej poza tym, co już widzieliście, się tutaj nie dzieje, nie wydarzy. Bo mamy ten jeden dungeon powtarzający się. Mamy te same moby i tak dalej, i tak dalej. Jedyną rzeczą, której wam nie pokazałem, bo te końce, zacząłem o nich czytać też poważniej, to okazuje się, że te końce generalnie nie do niczego na razie nie służą. Mają w planach, że będzie jakiś NPC, któremu będzie można te końce dawać i on wtedy będzie jakieś fajne rzeczy za to tam dawał, ale na razie to nie ma żadnego najmniejszego zastosowania. Jedna rzecz, którą odkryłem jeszcze, to to, że takie mam dziwne przedmioty typu Soaring Stone, typu Crazy Capsule i Baby Pink Sweat na przykład. I to są, mogę je wsadzać w miejsce Companion i on będzie za mną łaził, taki mój przydupasek, takie fajne, coś co będzie za mną łaziło. O, na przykład takie. I to mi się w sumie najbardziej podoba, bo jeszcze mam no zwykłego glutka różowego i on będzie za nim do mną łaził, ale mi się ten najbardziej podoba, taki ciapek. To jest niby mouse ear cup, ja mogę to wsadzić tylko tutaj, ale na razie nie mam pojęcia do czego to w ogóle służy i też nigdzie tego kompletnie nie widzę. No i to tyle, jeżeli chodzi o Ether 2 mod. No według mnie lekko się zawiodłem, myślałem, że to będzie coś wielkiego, typu właśnie typu Twilight Forest, no i teraz stwierdzam, że jednak wolę Twilight Forest. A dlaczego wcześniej miał być Twilight Forest, ale stwierdziłem, że nie, bo teraz zmieniłem wersję, to już kilka odcinków temu, na 1.7.10. Na 1.7.10 jestem w stanie już ogarnąć Twilight Foresta, na poprzednich nie byłem w stanie. Także myślę, że to jest taka rozsądna propozycja z mojej strony. Słuchajcie, na tym świecie zaczęły się dziwne rzeczy pojawiać, których jeszcze też nie ogarniam, ale jeszcze jedną rzecz chciałem, zanim pójdę dalej, sprawdzić. Mam jakieś dziwne surowce z tego Ether moda, czy w ogóle z tego świata Ether. Straszysz mnie, a ja go mogę uderzyć niechcący? Oj, mogę go uderzyć niechcący. No i dobrze. Trochę ciulowo, że go mogę w walce gdzieś tam zlać. No ale dobra, odłożyłem sobie tutaj idąc, mam na przykład ten Ambrosium Shard. Ja chciałbym w ogóle się dowiedzieć, czy ja mogę coś na przykład z tego zrobić. Czy ja mogę machnąć sobie z tego... Miecz, czy mogę sobie zrobić? Mogę, słuchajcie! Ładny jest. O, a z tego mogę zrobić... Ambrosium Torch. Będę musiał chyba poszukać. Co ja ogólnie z tego jeszcze mogę zrobić, nie? Żeby... right click to use. I właśnie to jest to, że... No ale nic się nie dzieje, jak próbuję to zrobić. Jak próbuję right clicknąć. Tutaj wszystko już wcześniej widziałem. Jeszcze to. Crafting item part of a low level heart container. Canisters can be eaten to restore 10. O, fajnie. Ten mieczek mi się podoba, on jest po prostu ładny. W ogóle muszę sobie... Ja mam te skóry, mam patyki, ale mnie wystraszyła Natalka, matko jedyna. Pakowała się do pokoju, no i szczęśliwa, widzicie ją? Ale mnie wystraszyła, no. Co za mało piszon. Dobra, ja sobie zrobię w końcu jakąś wystawkę takich tych... Zrobiło. Jak się robiło tą... Wiecie, bo ja w ogóle tutaj ten crafting mnie denerwuje, ja chcę normalny crafting. Wezmę sobie to. O ile mogę z tego robić normalny crafting. Wow!
W ogóle jaki czaderski. Patrzcie to. Nie, no tak się chyba robiło zwykłą ramkę. Jak się robiło najzwyklejszą na świecie ramkę? Dobra, później sobie poszukam, bo ja chciałem sobie zrobić... A bo to jest... Dobra, bo to jest jakiś dziwny stick, a nie zwykły stick i dlatego przypuszczam nie mogę z tego zrobić. To przynajmniej sprawdzę, bo naprawdę fajne rzeczy mi powypadały i zrobiłbym sobie z tego wystawkę chociaż. No chociaż tyle z tego etera. Aha, no tak, bo mam Tricapitator. To akurat wygodne. Okej. Okay. To bym na górze sobie ogarnął. A tutaj już nawet mam przygotowane i ja wiem, że tutaj trzeba wrzucić diament i wszystko ładnie, pięknie, ale nie mam moda, więc nie wrzucę diamentu. Znaczy, mogę wrzucić, ale to i tak nic nie da. Zwykłe patyki. Zwykłe patyki i teraz to po środku. No! Pięknie. Pęk. Okej. Okay. Bo mi się to wszystko potraciło w momencie, w którym zmieniłem wersję. Gościu? Ani tak w łeb to nie chcesz za bardzo tak ten? I ja bym sobie tutaj wystaweczkę zrobił, bo są naprawdę niektóre te rzeczy ładne. Na przykład ten mieczyk jest bardzo ładny i ten mieczyk jest bardzo ładny. I to ja sobie z reszty pokorzystam, ale jedną rzecz, jedną sobie na pewno odłożę, bo są to takie rzeczy na pewno nietypowe. Jeszcze mam mnóstwo innych, ale nie mam krówek i nie mam skór. Bo to też wszystko tak mnie trafił. Co prawda tych krów jest więcej w tym eterze, więc tam sobie pójdę je pozdobywać. Jednak nie zmienia faktu, że telefon mnie się zatrząsł. Słuchajcie, mam nowy telefon w ogóle, chwaliłem wam się? Nic ciekawego. Znaczy, telefon fajny. Kupiłem chiński telefon OnePlus 5. I powiem wam, że jestem super... A! Tylko nie to! No jak ja to znowu zrobiłem? Jak ja to cholerstwo znowu zrobiłem? Czy znowu mi się przedstawił... Nie no, skradanie jest, no dobra, nie wiem jak... No przecież miałem... No przecież byłem, no... Czemu to mnie tak denerwuje? Byłem na shifcie i nie mam pojęcia, dlaczego stamtąd zleciałem. No coś tu się... dziwne rzeczy się dzieją. Chciałem przetestować te nożyki chociażby. Chciałem te krowy pozabijać tymi nożykami, ale widzicie. Też z drugiej strony może wylądowałem w jakimś nowym miejscu, gdzie będą normalne krowy. Dobrze, aha. To też mogę tutaj wsadzić. Powinienem było odłożyć w domu. Tym się zaraz będę bawił. To tu i tutaj mięso. Dobrze. Więc to mogę usunąć. Już pamiętam przynajmniej kordy do domu, więc... będzie... Zaraz. To ma maleć. A to ma rosnąć. Więc idę w bardzo dobrym kierunku. Tam powinienem iść. Dobrze, tutaj. W tą stronę muszę iść. I dotrę do domu. No, także, tak jak mówiłem, fajnie byłoby zrobić wystawkę z tych rzeczy, z tych eterowych rzeczy. I chyba zamknąć ten rozdział gdzieś tam, no bo... Ale tu sobie zajrzę, drodze. A czemu by nie? Tu byłem. Już tu byłem. Okej. Ja z tobą zawału dostanę. Przecież on jest tak kurde jak wyskakuje, jak... No już to. Dobra. Dobra, i teraz już tylko w tą stronę. Tam jest dom. Tam na wprost mam domek. Przynajmniej mniej więcej tam. No. Krowy tutaj w takim razie po drodze nie będzie żadnej. A szkoda, bo mówię, przydałoby się tych skór więcej, żebym mógł... Kurde, ale mnie się coś w gardle po... Przepraszam, pochrzaniło. I nie mogę mówić. Chyba za dużo odcinków na zapas już nagrywam, bo to w zasadzie to jest przedostatni.
Jeszcze jeden odcinek muszę nagrać i będę miał zapas na Sylwestra. A z Sylwestra pewnie też coś tam dostaniecie, jakieś, jakąś krótką relacyjkę, jak nie, to wam opowiem. No, może w ten sposób. I już dosłownie no, kilka dni, może 3, może 4 i będzie wojna on bana. Znaczy będzie, będę was prosił, żebyście jeszcze raz mi podesłali zgłoszenia, no bo tam trochę ze względu na to, że za długo to trwało i dałem ciała. To no, niektóre zgłoszenia już są nieaktualne i tak dalej, i tak dalej. Więc no jeszcze dostaniecie pewne info, ale już jest praktycznie wszystko super gotowe. Tym się rzuca, patrzcie to, to jest w ogóle czat. Znowu mi się pokrzaniło trochę, bo to powinno być tu. To powinno być minus 86. No nie 86, tak, aż minus 89 nawet, na 260 coś. Czyli, że zaraz będzie tutaj ten domek, za tą górką. O jest, widać go już na mapce. I haha. No i fajnie. No to ja do następnego odcinka zdobędę te skóry. I na pewno wam już pokażę moją kolekcję wyłożonych itemzów. O, mam tu lawę po drugiej stronie, dobrze wiedzieć. Jej, ja muszę tutaj w końcu ustawić. Ome muszę ustawić. W sensie waypointa. Ja to przy was w tym momencie zrobię. New waypoint. Domek. Confirm. Pięknie. Mamy w domku wszystko, co być powinno. Dobra, tak jak mówiłem, czekam na wasze zgłoszenia, co byście chcieli, żebym wam pokazał. Bardzo byłem szczęśliwy, gdyby to był Twilight Forest, bo tam się dużo fajnych rzeczy dzieje. A ja na tym dziękuję. A, ktoś mi tu joined no my channel, jak ja tu nagrywam. No, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!